Hello, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej wyprawie. Pochodzimy po lesie, zobaczymy co w tym lesie piszczy, co nie piszczy. Tak więc do zobaczenia, zapraszam do oglądania. Tak więc składamy sprzęt. Jest to taka chwila. No i ruszamy po prostu. Tak więc do pierwszego. Nie wiem, takie coś aluminiowe na wierzchu leżało. Jakaś foremka czy coś, nie wiem, powycinane tutaj. Też na wierzchu taka zębatka. Już w stanie agonalnym, jak widzimy. Ale jak se leży, to niech se leży. My idziemy dalej. Tu idzie okop. Mam jakiś sygnał. Nie taki, taki coś na żelazo przechodzi. W okopie, no spróbuję to wykopać. Nie taki ciekawy, no ale zobaczymy co to jest. Sygnał dalej jest, ale już na wysokość pinpointera, czyli z jakieś 20 cm. Nic pinpointer nie pokazuje. A sygnał mamy w głąb. Na końcu okopu, przed polem. Sprawdzamy dalej. Jest jakiś metalowy przedmiot, sprawdzimy co to jest. Wow, sztuka okopowa. Stara zapalniczka z tamtych czasów. Wow, z pierwszej wojny światowej. Coś pięknego. Deus się spisał. No bardzo coś sta. No, sorry za ustawienia kamery, ale. Wow. No. Miałby chyba trochę drapłem. Ale cóż, tak już jest w stanie takim agonalnym, no ale jest. Ha. Niemiec tutaj zostawił. Rusek. Nic, chodzimy dalej. Jak na taki pierwszy traf, to super znajdka. To była zapalniczka, to mam następny sygnał dosyć głęboki, gdzieś może na 30 cm. Że pinpointer to mi teraz ledwo chyta. O, jak tak chyta, znaczy jest to taka odległość dopiero, o, ledwo ćwierka to taka. O. Dobra, wykopiemy to, sprawdzimy. Sygnał podobny jak na tą zapalniczkę. Dokładnie jakieś. Może jak on tu leżał, zapalniczka wypadła, strzelał w tamtą stronę. W tamtą, bo tam, był, tam jest bunkier, tu też był bunkier, tylko rozsadzony był i zasypany śmieciami. To może coś tu pogubili albo uciekali. Nie wiem. Wiem, że to z pierwszej wojny, bo w drugiej wojnie nie było tu tyle walk. Niemcy tu tylko byli tydzień. Właśnie w moich rejonach, Rusy ich od razu przegonili, bo była kapitulacja, ale w pierwsza wojna światowa to było straszne bombardowanie tego lasu. No i te austriackie łuski też znalezione pomiędzy tymi dwoma drzewami, w tamtą stronę musieli strzelać, no i cały magazynek wystrzelili w tamtą stronę, a tu ta zapalniczka, tu jakiś sygnał. Będziemy sprawdzać. Wykopki w poszukiwaniu historii. Odkopię to, pokażę wam co tam jest. Co by nie było, wam pokażę. Chyba że coś będzie, co nie mogę pokazać, to wtedy nie pokażę. Tak więc kopiemy. Taka blaszka. Głęboko, bo głęboko, no ale nie wyszła.
Coś może to też być właśnie z tamtymi czasami. No to nie jest moneta, tylko taki no kawałek blaszki. Następna zapalniczka. Patrzcie się, a też jest w stanie agonalnym. I to w tej samej dziurze, co wcześniej tamtą wykopałem, tylko nie dało mi coś w spokoju, bo był następny sygnał. Z łuski chyba zrobiona. Jakie zdobienia. Tutaj ma jakieś zdobienia. Co by to było? Wow. Sprawdzimy. Jeszcze coś jest, ale nie wiem czy pozostałości tej nie jest. Zapalniczki za chwileczkę to sprawdzimy. Takie kółeczko jeszcze wyszło. Jeszcze sprawdzimy, ale chyba już tam nic nie ma. O. Jeszcze była jedna część taka już zdezerowana z tamtej zapalniczki. Tak więc idziemy dalej. Zasypujemy. O, pogrzebałem trochę w bagnie, no nic ciekawego. Ale w bagnie może zawsze coś być ciekawego. Poza wybrudzeniem łopatki, pinpointera, no i rąk. Ale to taka blaszka. Takie coś w bagnie znalezione. Nie wiem od czego to jest. Stal nierdzewna. Bagien tu jest dużo, no. Patrzcie się, jaka stara portmonetka. Może będą jakieś tam pieniądze. Znaczy ze starej portmonetki tu widać, widzicie? No. Są sygnały. To mnie cieszy, sprawdzimy. Niestety nic tam nie było, tylko poza tymi jeszcze takimi koralikami, tymi tu takimi kółeczkami. Kurde, dosyć stare. Myślałem, że będą jakieś kurde monety. No nic, idziemy dalej. Kawałek drutu. Ja już myślałem, że coś fajnego. Na przykład wrona niemiecka. No był fajny sygnałek na dużą łuskę, ale niestety jakaś część taka z leżaka czy z czegoś tam. A co my tu mamy? Chochla. Wow, rzeczywiście. Ktoś tej chochelki dostał w łeb. Będziemy komary jeść, tak będziemy jeść komary. Mniam, 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 mniam. Bo tak gryzą strasznie. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Wow. Strzała z łuku, tylko łamana. I ktoś taką całą. Zaś nie obciął paznokci, zaś. Ale lepiej mi ryć w ziemi, wtedy łopatki nie potrzebują. No i tyle, idziemy dalej. Ale żadnej monety nie ma, ale... I tak jest zaliczone, bo jakieś zapalniczki okopowe są. A co jeszcze tam wyjdzie, to wyjdzie, nic nie musi nawet. Fajnie jest, las, przygoda. Coś jest. Sprawdzę, jak będzie coś ciekawego pokażę. Nie no, to nie pokażę. Taki kawałek mosiężu. Mosiąc czy coś. Tak więc taki krótki filmik, krótka wyprawa, no ale wyszło, bo wyszło. Tak więc, jeśli filmik Wam się spodoba, możecie wstawić łapkę w górę. Jeśli jesteś nowym widzem, możesz mnie zasubskrybować. Trzymaj się, hejta, do następnej wyprawy.